Choć od rozwodu Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz minęły już 4 lata, para niedługo znów spotka się w sądzie. Kurzajewski pozwał byłą żonę o naruszenie dóbr osobistych. Wiadomo już, czego żąda. To właśnie Paulina Smaszcz odkryła karty i pierwsza ogłosiła, że jej były mąż, Maciej Kurzajewski, spotyka się z Katarzyną Cichopek. Od tamtej pory dziennikarka często udzielała się w mediach społecznościowych, komentując związek Kurzopków. W końcu para powiedziała dość, Maciej Kurzajewski miał dość zachowania Pauliny Smaszcz. Paulina Smaszcz wielokrotnie podejmowała temat związku byłego męża i Katarzyny Cichopek. Krytykowała ich zachowanie, często używając dość dosadnego słownictwa. Para ignorowała te zaczepki, dopóki Smaszcz nie posunęła się za daleko. Dziesiątego sierpnia 2023 roku była żona Macieja Kurzajewskiego zareagowała na zdjęcia Kasi i Maćka. Okazało się, że para wybrała się na wakacje tam, gdzie małżeństwo niegdyś wypoczywało ze swoimi synami. To rozwścieczyło Paulinę do granic możliwości, konkubiny jeżdżą na wakacje z obecnymi facetami, w miejsca, gdzie on spędzał przez wiele lat wakacje ze swoją rodziną, swoimi dziećmi, gdzie deklarował miłość, wierność i oddanie na zawsze. To trend, czy wzorce? Obecnie pani Kasia z Maciejem spędzają wakacje na wyspie Leros, gdzie przez 15 lat całą rodziną spędzaliśmy wakacje. Dzwonią i piszą do mnie znajomi, że to samo miejsce, ten sam hotel, te same restauracje i nawet leżaki te same, napisała na Instagramie. Paulina Smaszcz odpaliła się na widok zdjęć Macieja Kurzajewskiego z wakacji, to nie był koniec, Paulina Smaszcz rozkręciła się wówczas na dobre. Większość znajomych pyta go o mnie, o dzieci, o wnuczkę, o moją mamę, a konkubina bez mrugnięcia okiem bierze w tym udział. To, że on jest złośliwym, podłym Pinokiem w cichości, to już z moimi synami wiemy. Komu ona robi na złość? Moim synom nie, bo oni już wiedzą, z kim mają do czynienia i kim jest ta pani. Może ona robi swoim dzieciom i swojej rodzinie na złość? Żadna rozumna kobieta nie zabierze nowego kochanka czy konkubenta w miejsce, w którym ona lub on mają wspomnienia z poprzedniego związku, gdzie wszyscy znają jego byłą żonę, gdzie dorastały jego dzieci. Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek musieli czytać o sobie okropne rzeczy, ale Pauliny Smaszcz to nie powstrzymało. Znam takie związki, które od początku nie kłamią jak najęte, nie milczą, bo tyle syfu nagrabili, że tylko pozostaje milczenie, by szambo nie wylało, tylko otwarcie i dzielnie nie oszukując nikogo, weszli w związek z pełnymi konsekwencjami, a nie jak obślizgłe szczury umoczone w ścieku oszustw, kłamstw i manipulacji. Nawias otwierający kropka nawias zamykający. W domu rodzinnym w Starej Miłośnie nie ma żadnego remontu i nigdy go nie było. Konkubina bez wahania mieszkania w naszym rodzinnym domu, śpi w moim łóżku, nawet na tym samym materacu, je z moich talerzy i kąpie się w mojej wannie, pisała Smaszcz.
Maciej Kurzajewski tego będzie żądał w sądzie. Sama Smaszcz poinformowała niedługo potem, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski złożyli przeciwko niej pozwy do sądu. Pozwali ją o naruszenie dóbr osobistych. Żądali wpłaty 20 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom. Jak się okazuje, to nie wszystko. Maciej Kurzajewski żąda także opublikowania przeprosin o bardzo szczegółowej treści. Ja, Paulina Smaszcz, przepraszam Macieja Kurzajewskiego za bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych poprzez... sugerowanie, że nawiązał on romans z panią Katarzyną Cichopek w trakcie trwania naszego związku małżeńskiego i że romans ten był przyczyną naszego rozwodu oraz poprzez publiczne nazywanie go kłamcą, kłamcą bez moralności i kręgosłupa, oszustem, złodziejem, złośliwym i podłym Pinokiem oraz obślizgłym szczurem umoczonym w ścieku oszustw, kłamstw i manipulacji. Jak ustalił portal Shownews, dziennikarz żąda, by te słowa ukazały się nie tylko w mediach społecznościowych jego byłej żony, ale także w telewizji, w Czasie. Gdy on i Cichopek prowadzą pytanie na śniadanie. Jak wszyscy wiedzą, to już raczej nie będzie możliwe, ponieważ Kurzopki straciły pracę w tym formacie. Jesteśmy ciekawi, czego w zamian będzie żądał Kurzajewski, który został też pozwany przez Smaszcz o to, że nie podzielił się z nią majątkiem, gromadzonym przez wiele lat małżeństwa.